reprezentanci różnych polonijnych organizacji przyjechali do Warszawy na uroczystości państwowe. Pradziadek wyjechał w roku 1884 z zaborów pruskich. U nas w Kanadzie też harcerstwo jest bardzo aktywne, Związek Harcerstwa Polskiego, z którego ja pochodzę. Poza granicami naszego kraju mieszka około 20 milionów Polaków, połowa z nich w Stanach Zjednoczonych. Chicago to miasto, największe miasto polskie poza Warszawą, bo rzeczywiście tam liczba Polaków jest bardzo duża. Przyjechali tacy właśnie, którzy szukali nowy świat. Jednym z największych skupisk naszych rodaków jest Kanada. Polonia jest rozmaita. Jest Polonia, która już jest powiedzmy piąta, szósta generacja. Czuję się, że są Polacy. Nie wszyscy mówią perfekt po polsku. Jest duża Polonia dzieci, do których ja należę, oficerów i żołnierzy po II wojnie światowej. Od świętego Jana Pawła II też się zaczęła taki impuls dla Polaków, bo byśmy byli przygnębieni, byśmy byli przyduszeni. Jesteśmy tylko 1% całej ludności Brazylii. Około 2 milionów osób polskiego pochodzenia mieszka w Ameryce Południowej, głównie w Brazylii. Lubię czytać po polsku, przeważnie literaturę techniczną, fachową. To mi się podoba bardzo. Bo polski język co do technologii czy do nauki, on jest precyzyjny. Jestem z Buenos Aires, z Argentyny. Sporo Polaków przyjechało do Argentyny, nie w ostatnich latach. Ostatnia emigracja taka liczna była po II wojnie światowej, czyli powojenna emigracja. Potem już w latach nie mamy tak zwanej solidarnościowej emigracji, tylko właśnie ta powojenna emigracja. Organizacją, która wspiera Polaków na całym świecie, jest Stowarzyszenie Wspólnota Polska. Prowadzi ona domy polskie oraz realizuje różne programy edukacyjne i sportowe. Światowe Igrzyska Polonijne w Gdyni, bardzo ważne wydarzenie, ponad 1500 uczestników, sportowców, praktycznie ze wszystkich kontynentów przyjedzie, żeby cieszyć się, poznawać Polskę, ale też rywalizować ze sobą w różnych dyscyplinach. Mamy kongresy dla naukowców polskiego pochodzenia. Za działalność polonijną i wspieranie polskiej kultury i nauki prezydent wręczył odznaczenia państwowe. A przez ostatnie 2 stulecia wyjechało tak wielu naszych rodaków. Wyjechało z powodu zaborów, które rozdarły Polskę z powodu prześladowań. Dzień Polonii i Polaków za granicą obchodzony jest od 2002 roku. Michał Trześniewski, Telewizja Republika.